poprzednim odcinku Cezary Niekonieczny, zainspirowany zasłyszanymi plotkami, próbował odwołać zamówienie audytu energetycznego w swoim domu. Na szczęście jego sąsiad, pan Hilary Schludny, całą sprawę zaczął spokojnie wyjaśniać. Na czym polega więc audyt energetyczny? I czy warto go przeprowadzić? Warto, panie Cezary, oczywiście, że warto. No wie pan, zawsze to jedna kontrola. Nie kontrola, audyt. A jak coś znajdą? Co znowu znajdą? Zawsze coś znajdują. Co pan takiego masz w tym domu, żeby coś znaleźli? Nie po to przychodzą, żeby czegoś nie znaleźć. Boże, za co ty mnie karzesz takim sąsiadem? To tak jakby, panie Cezary, nie chodzić na badania lekarskie, bo a nuż coś wykryją. No właśnie, właśnie, dokładnie tak. Dlatego lepiej nie chodzić. Nie wierzę. Panie sąsiedzie, audytor to nie policjant czy prokurator, żeby panu mieszkanie do góry nogami wywracać. Audyt ma panu pomóc określić, jaką podjąć decyzję inwestycyjną. Wykazać, jaki stan techniczny ma pański budynek pod względem przyszłej termomodernizacji. Bez tego nie ruszymy. No a do tego niech pan pamięta. Za audyt otrzyma pełen zwrot z programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wiem, wiem. Mówił pan do 1200 zł. Dokładnie. Więc nad czym się pan zastanawia? 100% kosztów audytu będą panu zwrócone. W zależności od budynku. Kosztuje on od 1000 do 1200 zł. To co? Dzwonić? Zamawiamy tego audytora? Nie, no chwileczkę. Muszę się jeszcze zastanowić. A znasz pan tego człowieka? Nie, no skąd? Wejdziemy na platformę ekspertów efektywności energetycznej. Można ją znaleźć pod adresem internetowym www.peee.gov.pl. Znajdziemy odpowiedniego fachowca, zadzwonimy i się umówimy. A no właśnie. Co? No właśnie. Nie znam człowieka i mam go wpuścić do domu. A przed wezwaniem hydraulika czy kominiarza, to też się pan najpierw umawia z nim na kawę i dodaje do znajomych na Facebooku? No niby nie. No właśnie. Audyt pomoże panu określić zakres prac i wstępny koszt inwestycji. Nie jest on wiążący i do niczego pana nie zmusza. Dzięki audytowi wyliczymy też, o jaki zwrot będzie się pan mógł ubiegać z programu priorytetowego Czyste Powietrze. Czyli będą jeszcze jakieś inne zwroty? Oczywiście. Tak właśnie działa ten program. Będziemy starali się o jak największe wsparcie dla pana. Tym bardziej, że czeka nas tutaj sporo pracy. Wymiana pieca, pompy ciepła, izolacja i ocieplenie budynku. O, trzeba też coś zrobić z tymi... Pan zobaczy, o, oknami. A co z nimi jest nie tak? No jak no? Rozszczelnione. Wie pan, ile przez takie szczeliny ciepła ucieka? Kiedy pan chcesz to robić? Zimą na mrozie okna wymieniać i dom ocieplać? Wie pan, jak dziś ciężko na rynku o fachowców? Zanim przeprowadzimy audyt, złożymy wniosek, wybierzemy firmę, to pańską termomodernizację zaczniemy najwcześniej z końcem czerwca. No i to jest właśnie czas na rozpoczęcie prac. Wszyscy tak robią. Ja też tak robiłem. A czemu panu tak na tym zależy, panie sąsiedzie? Bo jak nic z tym nie zrobię, to kolejnej zimy znów będzie pan dymił na całą okolicę tym swoim kopciuchem. A poza tym, dzięki termomodernizacji i programowi Czyste Powietrze, zapłaci pan niższe rachunki za ogrzewanie. Dobrze wykonana termomodernizacja i wymiana źródła ciepła może zmniejszyć zapotrzebowanie pańskiego domu na energię nawet do 70%. No dobrze, niech panu będzie. No, to co, dzwonimy? Dzwonimy! Czas na morał. Uff, a już myślałem, że nic z tego nie będzie. Pan Cezary dał się przekonać, że termomodernizacja jego domu jest konieczna. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści audycji odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.